Dzień dobry Państwu. Ja jestem w Kijowie, tak? W Kijowie jest cicho. Wczoraj też, w, no, tylko w nocy chyba mieliśmy alarm, a dzisiaj było też cicho. I w Kijowie jest życie normalne. Trochę pada, ale w miarę ciepło, ale na froncie oczywiście jest gorąco. Chociaż w informację mamy sprzętną i Różną, szczególnie z tego odcinku frontu w obwodzie chersońskim. Tam parę dni temu była informacja od, od dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy, że wojska rosyjskie opuścili dwa, dwie miejscowości Czkałowe i Czariwne. Co jest no, za kilka kilometrów od dzisiejszej linii fronta, i to wsiliło w, no, nadzieję na to, że to znaczy, że wojska ukraińskie tam wchodzą. Natomiast ta informacja nie potwierdza się, że wojska tam wchodzą nasi. Nadal tam te punkty, te, te miejscowości są okupowane przez wroga, niestety. I być może to była po prostu rotacja. Wojsk rosyjskich. A także na odcinku frontu nie znów nie ma żadnych zmian. Ja nie widzę żadnych zmian, nie, nie czytam żadnych potwierdzeń tego, że wojska ukraińskie wyzwalają kolejne miejscowości. Chociaż w, i prezydent Zelenski, i minister obrony mówią o tym, że, że nasze wojsko idą naprzód. Mam nadzieję. Też sytuacja w obwodzie lugańskim i charkowskim. W Charkowskim mamy jednak w niektóre postępy, ale niewielkie. Tam w toczą się walki obok dwóch miejscowości Kisliwka i Kuzumiewka, jeżeli nie, się nie mylę. I, ale natomiast widzimy, że bliżej na, na, wschodni, na wschód od miast Krzemienna i Słatowe wróg idzie naprzód ku zachod, na zachód. I tam coraz więcej te, te strefy pod jego kontrolą są większe. Także tam jednak u wojsk rosyjskich jest postęp. Niestety. No, ale co, co do frontu, co do frontu donbaskiego, to tam nie ma znów żadnych zmian na tym froncie. Chociaż wróg rzuca kolejne i kolejne. Posiłki, kolejne siły kolejny, kolejnych zmobilizowanych na linię frontu. I widzimy też z różnych nagrań, że do niewoli trafiają. Na przykład jeden trafił z grupy wagnerowców, po prostu więzień, z, rosyjskich, z rosyjskiego więzienia trafił, był ranny i nasi medycy nadali mu do Także w toczą się walki, ale bez jakichś poważnych zmian dla obu stron. Rosyjski propagandysta Anton Krasowski wezwał do utopienia ukraińskich dzieci w rzekach i spalenia ich we własnych domach. Karpaty są obrzydliwe, każda chata tam nazywa się chata Smerkowa. Prosto w tę chatę Smerkową, by wybijać i palić, powiedział prezenter telewizyjny podczas wywiadu. Oczywiście te słowa odbiły się echem na Ukrainie. Tak, oczywiście. Wszyscy no, słuchaliśmy i oglądaliśmy to. Jest już informacja ciekawa, że z Russia Today jego już zwolnili za te słowa, chociaż ja się wątpię. No, ale, no cóż, my nie mamy jakichś. To, to dla nas nie jest jakimś super zaskoczeniem. My wiemy, z kim my mamy do czynienia i z czym my mamy do czynienia, jeżeli można tak powiedzieć, o. Homa Sapiensach ze strony rosyjskiej. Także w, w, nasza sprawa to po prostu walka do, w, do, do wyzwolenia naszej Ukrainy. Więcej na temat Antona Krasowskiego i o tej sprawie dzisiaj w raporcie z Kijowa o 9.30. O tym też będziemy rozmawiali z Arturem Żakiem. Z, z kolei nie wiem, czy, czy Dmytro śledzisz wypowiedzi patriarchy Moskwy, bo on też wczoraj powiedział o tym, że. Jesteśmy, nie chcieliśmy mieć tej wojny, ale jesteśmy w tej wojnie. W tej wojnie chodzi o, o to, żeby, Rosja, żeby Rosja, Rosja upadła, żeby Rosja się rozpadła, a my walczymy w imię Boga i takiej chrześcijańskiej sprawiedliwości. To jest skrót oczywiście myśli, a nie dosłowny cytat. O, no nie, te, tego nie śledziłem i dla mnie to jest, no, przypomina na przykład wypowiedź papieża Urbana II w, w 1996 bodajże roku, kiedy zaczęły się te w, krucjaty, także to w, taka krucjata w, w wersji patriarcha Cyryla. Myśliwiec 130 spadł na dwupiętrowy budynek mieszkalny w Irkucku w Rosji. Obaj dwaj piloci zginęli. To są takie frontowe e, informacje. Słynne rozmowy ministra Szojgu, który ch chciał wmówić politykom zachodnim, że to Ukraina przygotowuje się do użycia brudnej bomby. Oczywiście odpowiedź polityków ukraińskich jest, jest oczywiście, jest oczywista, że to być może Rosja się przygotowują do tego, żeby jakąś brudną bombę odpalić, bo to jest tak właśnie mniej więcej działa propaganda rosyjska, żeby wmówić, że ktoś robi to, co oni chcieli zrobić. Tak było przy okazji wojen czeczeńskich, kiedy sami Rosjanie, FSB na polecenie Władimira Putina między innymi wysadzała budynki mieszkalne w rosyjskich miastach po to, żeby oskarżyć Czeczenów o to, że rozpoczęli zamachy terrorystyczne, żeby z Zbombardować Grozny, i żeby zająć Czeczenie, czego konsekwencje Czeczeni odczuwają oczywiście do dzisiaj. Czy w postscriptum, Dmytro, jeszcze chciałbyś na coś zwrócić uwagę? Tak, ja chcę uh, zwrócić uwagę na to, że uh, już też jest reakcja ministra obrony Ukrainy Oleksieja uh, Reznikawa na uh, te w, słowa Szojgu o brudnej bombie. On uh, w, w zachęca i prosi. W między, ONZ i Międzynarodową Agencję Energetyki Atomowej przyjechać do Ukrainy. W, to jest wszystko w ramach memorandum 90 roku, podpisanego w Budapeszcie. Zgodnie z punktem czwartym tego memorandum, kiedy jest zagrożenie z jakiejkolwiek strony dla Ukrainy, która straciła swój status, swój status kraju posiadającego broń atomową. Że przyjeżdżają przedstawiciele ONZ-u i Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej, żeby po prostu w, było wszystko w porządku Ukrainie, żeby nie było tych groźb, żeby w, nikt nic, niczego nie robił. Przypominam, że, to, że ten memorandum był popisan, podpisany przez Ukrainę, Rosję i e, e, w Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. E, no, e, mamy nadzieję, że coś to. Da, ale ja znów się wątpię, patrząc na to, jak się zachowują międzynarodowe niektóre organizacje, w tym na przykład Międzynarodowy Komitet Krzyża Czerwonego. Powiedział Dmytro Antoniuk prosto bez Kijowa. Dmytro, wspólnie z Pawłem Bobołowiczem serdecznie ci pozdrawiamy. Wzajemnie, wzajemnie i, I z o, oczywiście, który Ta. grzecznie sobie u stóp Pawła Bobołowicza leży, odpoczywa od czasu do czasu, wystawiając głowę ponad, ponad stół w naszym studiu, studio Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79. Znasz Ajdara. Tak, to jest naprawdę pies piesy. Nawet nie słyszałem, żeby on kiedykolwiek ściekał i coś takiego było. Zdenerwuję tak, że... się, jak słyszę nazwisko Szojgu. To są te momenty, kiedy podnosił się <laughs> i trochę marudził. <laughs> Także po pozdrawiam serdecznie Państwa i kolegów i życzę miłego dnia. Ciekawe, co by Ajdar zrobił, gdybyśmy mu słuchawki by założyli na, na uszy, czy taki eksperyment, Pawle, jesteś w stanie zrobić? Nie, nie masz, nie masz słuchawek. Czy Ajdar się ucieszy? Czy nie może ten eksperyment zrobimy w czasie dzisiejszego poranka? Dmytro Antoniuk zasłużył na kawę, a my, a my kontynuujemy poranek wnet, może jakimś dżinglem poranek wnet, na przykład. Radio, Już mamy połączenie ze studiem Taipei i studiem Londyn, ale zanim, zanim będziemy słuchać o tym, co dzieje się w Londynie, co dzieje się na Tajwanie, co dzieje się w Chinach, to skorzystamy z tego, że Paweł Bobołowicz o godzinie 7 rano pojawił się w, w studiu Radia Wnet i zapytam się o drogę, droga do Mikołajowa, Mikołajów, wrażenia, to wszystko bardzo świeże, bo Paweł wrócił w poranek o godzinie 6 rano w niedzielę. W sobotek, sobotę. sobotę. Tak, to był bardzo szybki wyjazd, bo faktycznie chyba trwał 5 dni całość. W tym czasie przejechaliśmy prawie całą Ukrainę, znowu ponad 2000 km. Poprzedni wyjazd to 3700 km. Taka statystyka, ale ją też z różnych względów musimy prowadzić. Byliśmy oczywiście w Kijowie, gdzie widzieliśmy się z metrem Antoniukiem, ale gdzie też dokonało się przekazanie samochodu dla ukraińskich żołnierzy. Ten samochód przekazał prezes Rafał Dzięciowski z Fundacji Solidarności. Międzynarodowy, chociaż samochód jest od anonimowego sponsora, który nie chciał się chwalić, że to on podarował ten samochód Gwardii Narodowej, bo Gwardia Narodowa Ukraińska otrzymała właśnie ten pojazd i już za chwilę będzie na pewno służyć na froncie. Stamtąd pojechaliśmy do Mikołajowa. To była z wielu różnych powodów niezwykła droga. Najpierw trafiliśmy do jednej z miejscowości, której nazwy niestety nie mogę wymieniać w obwodzie kijowskim, gdzie do tamtejszego szpitala zawieźliśmy zestawy do porodów w polowych. To z kolei już jest efekt współpracy Fundacji Solidarności Międzynarodowej i Banku Mleka Kobiecego. Te, te zestawy to uzgodniona ze stroną ukraińską sprawa, która jest bardzo potrzebna. To sprzęt, który jest bardzo potrzebny, sprzęt, który daje możliwość właśnie do tego, by kobiety mogły rodzić w godnych, bezpiecznych przynajmniej w warunkach w sytuacji, gdy obok jest front, czy wprost, gdy jest front i gdy nie zawsze szpital może działać, i dotarliśmy do tej miejscowości w nocy, już gdy, gdy właściwie trwały walki, ale mieliśmy szczęście i w czasie tego wyjazdu mieliśmy bardzo dużo szczęścia. W, do, w Kijowie byliśmy świadkami ostrzału miasta, ale wszystkie rakiety pięć rakiet, które leciały na Kijów, zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. Gdy dojechaliśmy do tej miejscowości w obwodzie Mikołajowskim, na nasze pytanie, jak wygląda tutaj sytuacja, pielęgniarki były zdziwione, bo do momentu, kiedy przyjechaliśmy trwało ostrzał jak przyjechaliśmy było spokojnie a gdy dojechaliśmy do Mikołajowa wtedy już było ciemno i właściwie zobaczyliśmy puste miasto ale spokojne miasto to też była rzecz zaskakująca bo po wielodniowym ostrzale to były pierwsze godziny gdy była przerwa i gdy był spokój no zostawiliśmy tam Wojtka Jankowskiego z ciężkim bólem serca rozstawaliśmy się z, z Wojtkiem Wojtek już nie miał tak dużo szczęścia bo ostrzały bezpośrednio słyszał ale widzieliśmy skutki dramatyczne skutki tego Mikołajowie to jest miasto, które jest zrujnowane, miasto, które w dużym stopniu jest wyludnione, miasto, które cały czas jest zagrożone, miasto, które jest w sytuacji czegoś, co w, w, świadczy o tym, o czym wspomniałeś wcześniej, wymieniając nazwisko felsztyńskiego. Właściwie widzimy zbrodnicze, terrorystyczne działanie Federacji Rosyjskiej. Miasto odcięte od słodkiej wody. Rosjanie zablokowali dostarczanie słodkiej wody z Hersonia. Ci sami Rosjanie, którzy tak niedawno krzyczeli, że nie mogą dostarczać wody na Krym, bo Ukraińcy zablokowali wodociąg. W tym momencie postawili ponad 400 tysięczne miasto bez w sytuacji, bez wyjścia. E, mieszkańcy korzystają z wody morskiej, z limanu, pobierają wodę. W, w sieciach wodociągowych jest woda morska. W ten sposób starają się i dają sobie radę z tym, żeby jakoś tam funkcjonować. I Później droga, w, na, na której widzieliśmy zniszczone e, elewatory zbożowe z tym e, zbożem, które jest rozsypane. To w wyjątkowy sposób sprawia tragiczne wrażenie. Oczywiście tragiczna jest ludzka, e, ludzka śmierć, ale tragiczne jest też to, jak bestialsko podchodzą do kwestii, żywieniowych Rosjanie. Widzieliśmy też gigantyczne kolejki tirów, które czekają na to, żeby wwieźć zboże do portu odeskiego. Rosjanie blokują znowu statki ze zbożem, mówił o tym prezydent Sołeński i przez to tworzą się gigantyczne kolejki tych tirów, które nie mogą zboża oddać. I przejechaliśmy przez Ukrainę zaciemnioną, przez Ukrainę bardzo często wyludnioną, przez Ukrainę, która jednak nie jest zastraszona. Powiedz, bo nie, nie wszyscy mamy w głowie mapę, mapę Ukrainy. Przejechałeś z Lwowa do Kijowa, z Kijowa do Mikołajowa. I ta droga Kijów-Mikołajów, którędy przez jakie miejscowości przebiega? Ta droga Kijów-Mikołajów wybraliśmy, raczej, po, ponieważ nie jechaliśmy bezpośrednio do Mikołajowa, tak zapewne byśmy jechali główną trasą odeską. W, 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 natomiast pojechaliśmy bardziej bo, bo, bocznymi, bocznymi drogami przez obwód Czerkaski. Ale to była droga, która bardzo często ocierała się od niep, no cóż, mógłbym powiedzieć tak, że wyprawa w każdej innej sytuacji sprawiałaby wrażenie po prostu niesamowicie ciekawej i nasyconej historycznie krajobrazowo I, i za każdym razem jak zatrzymywaliśmy się na stacjach benzynowych, bo to były jedyne postoje, na które mogliśmy sobie pozwolić, to sobie mówiliśmy, musimy tutaj wrócić w czasach pokoju. I ja Państwu obiecuję, że jeżeli dotrwamy do, do, do końca tej wojny i zwycięstwa, to po prostu taką wyprawę zorganizujemy przez całą Ukrainę, po to, by jej doświadczyć, poznać. To są tereny nad, nad Dnieprem, ta Ukraina nad Dnieprzańska, egzotyczna dla nas, przepiękna, cudowna. Ukraina też, gdy zbliżaliśmy się do południa, Ukraina stepowa z Kurhanami. No ale to niestety nie był ten moment, żeby czerpać satysfakcję z tego, co, co widzimy. Bardziej zwracaliśmy uwagę na te krajobrazy wojenne. Między innymi po drodze widzieliśmy zrujnowaną jedną z elektrociepłowni, bo gdy Mówimy o tym terroryzmie. To pamiętajmy o tym, że Rosja stara się wyłączyć elektryczność na całej Ukrainie, a tym samym pozbawić Ukraińców dostępu do wody. To się właściwie dzieje. To jest po prostu, powinniśmy o tym, o tym krzyczeć. A później Mikołajów i wzdłuż właściwie wybrzeża Morza Czarnego dotarliśmy do Odessy, ale nie mieliśmy czasu, żeby wjechać do samej Odessy, więc Odessę tylko podziwialiśmy z pewnej odległości, ze wzgórzy i później już odbijaliśmy w kierunku Winnicy, Chmielnicy. I, i Lwów. No olbrzymia część tej drogi już była bardzo późno w nocy, a zelwowa Lwowa w ogóle w nocy, przez całą noc już jechaliśmy dalej do, do Warszawy. Także w, w bardzo duże tempo uniemożliwiające może jakby w pełni nasycenie się tą, tą, tą kwestią też podróży. Mnóstwo historii po drodze, które pomału na pewno będą się pojawiać na antenie radia wnet. Wnet będą się pojawiać, bo Paweł Bobowicz pozostaje w studiu, ale my zmienimy strefę czasowo i połączymy się z Taipei